Proszę zdjąć płaszcz. Tak, po pierwsze się wymnie, a ambasador musi wyglądać elegancko. Krzysiu, odbierzesz palto od pana ambasadora? Dzień dobry. Ta nasza szatnia jest z tyłu. Tutaj, tutaj, proszę. Tak. Proszę zapiąć pas, panie ambasadorze. Ja już delikatnie ruszam, bo nerwy z tyłu wyczuwam w kierowcach. Cieszę się ze spotkania, za każdym razem, kiedy mamy okazję, nie było tej okazji aż tak dużo, ale z każdej z nich się cieszę bardzo, bo zawsze chodzę taki bogatszy. O. No to zobaczymy, czy tak. Zobaczymy, czy dzisiaj też tak, się ubogacę. Dzisiaj też tak będzie pan odczuwał. Ja to nic, ale żeby się nasi widzowie ubogacili. No to jest prawda, tak. No to lecimy. Panie ambasadorze, co takiego jest, co takiego ma w sobie ta Angela? Nie urodę, jak widzieliśmy w materiale przed chwilą, bardzo przepraszam. Uwodzi tych Niemców, czwarty raz będzie nimi rządziła. Jak ona to robi? Ma genialne wyczucie nastrojów ludzi i ma coś takiego, co jest wyjątkowym połączeniem siły charakteru z łagodnością. Baranek taki wręcz. To jest nie baranek. Ona ma taką twarz uśmiechniętą, spokojną, mówi spokojnie, a jednocześnie daje ludziom poczucie, że panuje nad tym, co robi. Aha. A to nie jest tak, że tu z jednej strony się uśmiecha i panuje, ma dobrą twarz, a tu gdzieś jakiś taki mały kozik i jak trzeba, to go potrafi. No już było takich paru, którzy jej nie doceniali, którzy uznali, że to taka właśnie łagodna twarz i to takie wrażenie właśnie łagodności oznacza słabość. Otóż to nie oznacza słabości. O tym już paru jej, szczególnie rywali partyjnych, się przekonało w bardzo nieprzyjemny, bolesny sposób. Już ich nie ma w polityce. A ona cały czas im się uśmiecha i gdzieś koziczek malutki, jak trzeba, tego potrafi użyć. Panie ambasadorze, ale ten wynik 33%, tak? Bo już jak oni to w ogóle obliczyli, że oni już rano wiedzą, wszystko oficjalnie mają policzone, nie trzeba tam dwa miesiące czekać, to jest inna sprawa. Te 33% dla CDU-CSU to nie jest też jakiś taki oszałamiający wynik, nie, prawda? To jest jeden ze słabszych. Rozczarowujący, trzeba było widzieć wczoraj miny kolegów pani Merkel z kierownictwa partii, kiedy ona z takim trochę wymuszonym uśmiechem mówiła, że się cieszy z tak dobrego wyniku. Oni mieli tak skwaszone miny, że one dokładnie przeczyły treści tego, co ona mówiła. To jest wynik rozczarowujący. Ten wynik nie jest z kolei zaskoczeniem. Ani ten zły wynik, relatywnie zły wynik Hadecji. Hadecja straciła bardzo dużo, tylko że straciła z wyższego poziomu. Było z czego stracić. SPD straciła mniej, ale z niskiego poziomu, dlatego dla SPD to jest jeszcze większa. To jest chyba największy przegrany w ogóle. To jest największy przegrany, ale obie partie w jakimś sensie są przegrane. Przy czym oczywiście Hadecja dostała szansę rządzenia dalej. To oba te wyniki są w jakimś sensie ceną, którą płacą te wielkie partie za wielką koalicję. Bo to było jednocześnie siłą Niemiec i tego rządu, że dwie wielkie partie uzgadniały stanowiska ważnych dla państwa sprawach. To dawało temu państwu stabilność, dawało przewidywalność, ale ludziom brakowało sporu politycznego, brakowało konfliktu politycznego. Otóż Niemcy są pod tym względem na dokładnie przeciwnym biegunie niż Polska. W Niemczech spór właściwie zupełnie zniknął z polityki. W Polsce konflikt stał się czymś zupełnie powszechnym. Czy w Niemczech są ogromne pola wspólne. W Polsce trudno znaleźć pole wspólne. Ten model niemiecki miał wady. On się musi teraz zmienić. W Niemczech będzie więcej ostrego sporu politycznego, bo to jest po prostu konieczne. SPD po to właśnie idzie do opozycji, żeby prowadzić ostry spór polityczny. Rozumiem, że pewnie gdyby się zaczął Schulz teraz uśmiechać do Merkel, to być może ona by powiedziała: dobra, słuchaj, chodź, trochę się pokłóciliśmy, ale też nie ona bardzo by, w tej debacie. Ona byłaby zachwycona, gdyby SPD weszła. Oczywiście. Tak, no byłby dalej ten spokój niemiecki. Jest najlepszy partner, ponieważ to są poważni politycy, poważni ludzie, którzy się znają na tym, co robią i którzy są właśnie przewidywalni. Ta koalicja, tak zwana Jamajska właśnie. To jest wielki eksperyment, a pani Merkel nie lubi eksperymentów. Wytłumaczmy, o co chodzi, bo ona, ta jamajska koalicja, jeszcze
w całych Niemczech nie zagrała nigdy, prawda? To były takie próby w Landach na przykład. Eksperyment. Chodzi o eksperyment, w którym CDU-CSU łączy się w koalicję z FDP i dostaje, dobiera jeszcze zielonych. To też nie są tacy zieloni sprzed wielu lat, prawda? Tacy mocno rozkrzyczani, to są już trochę inni zieloni, ale generalnie biorąc partyjne barwy, wychodzi nam flaga Jamajki i stąd nazwa Jamajska. I ona będzie po raz pierwszy prawdopodobnie grana na dużym obszarze całych Niemiec. I co z tego wyjdzie? Z tego to oznacza, że będzie większa rozbieżność poglądów w wielu sprawach i będzie potrzeba więcej czasu i energii, żeby uzgadniać wspólne stanowiska. Pomiędzy Hadecją a SPD to było znacznie prostsze. Problem SPD polegał zresztą trochę też na tym, że oni się aż za dobrze rozumieli z panią Merkel. Przywódcy SPD mówili to prywatnie, że pani Merkel jest świetna. Jest naprawdę świetna. I proszę sobie wyobrazić, że oni, ci, którzy uważali, że ona jest świetna, musieli nagle ją atakować. To tak. To nie jest sytuacja komfortowa. Bo trudno, nie wiem, najeść się surowej wołowiny tyle, żeby sobie wzbudzić agresję, jeżeli się kogoś lubi i szanuje. A tak właśnie było. No tak. Teraz czas na dwa słowa o chyba największym i najważniejszym wydarzeniu oprócz czwartego zwycięstwa Angeli Merkel, czyli o nowej sile, która pojawiła się w parlamencie, bo do tej pory to była partia krzycząca tylko na ulicach, w tym momencie AfD, bo o niej mówimy, wchodzi do parlamentu z całkiem przyzwoitym wynikiem, 12,6, o ile dobrze pamiętam już po obliczeniu głosów. To jest sytuacja nowa na tym właśnie spokojnym, ciepłym, dobrze ułożonym rynku niemieckim. Zanim porozmawiamy o AfD, poproszę, razem zobaczmy materiał, który przygotował dla nas Jonasz Jasnorzewski, nasz reporter Onetu, który jest w Berlinie i który w tą gorącą powyborczą noc chodził, rozmawiał z ludźmi, obserwował pierwsze protesty, które się wobec AfD zawiązały. Poproszę, Krzysiu, puszczamy. Przyszłam tu, bo AfD, partia, której program jest nacjonalistyczny i rasistowski i z którym się nie zgadzam, zdobyła kilkanaście procent głosów. Dlatego chcę przeciwko temu zaprotestować. Jestem w szoku. Nie spodziewałam się, że to się tak skończy. Na tym polega demokracja, że oni mają prawo wejść teraz do parlamentu, ale ja mam prawo powiedzieć, nie akceptuję tego. Kto odpowiada za taki wynik, za takie poparcie AfD? Przede wszystkim ludzka głupota. Ci ludzie nie rozumieją, że owszem, żyjemy w trudnych czasach, ale budowanie murów między ludźmi nie jest żadnym rozwiązaniem. AfD i prawicowi populiści skupiają się na kwestiach, które nie mają żadnego znaczenia w codziennym życiu. O ile 33% Angeli Merkel, 20% SPD, to są takie wyniki, no mówmy się, nieprzesadne dla nich, nie cieszące, to te 12,6 dla AfD to jest sukces AfD. Oczywiście. Tak, i to. Skąd się to wzięło? Skąd ten sukces? To się wzięło stąd, że obie wielkie partie nie były w stanie dotrzeć do tych wyborców, którzy nie rozumieli ich polityki w paru ważnych sprawach, szczególnie w sprawie uchodźców czy imigrantów. Otóż to niezadowolenie nie było i ten niepokój ludzi raczej nie był wyrażany przez partię tak zwanego establishmentu. Pojawiła się partia, która to zrobiła i która połączyła to przy okazji z paroma innymi jeszcze hasłami, żądaniami, co tworzy dosyć ryzykowną, niebezpieczną mieszankę. W ogóle przypomnijmy, że to AfD na początku nie było takie jak teraz, tak? Tam się nie mówiło, że wehrmachtowcy, przepraszam, byli okej, spłycając temat, tylko to była taka mieszczańska, prawicowa partia założona przez paru godnych szacunku profesorów ekonomii, którzy się nie zgadzali ze wspólną polityką Niemiec w sprawie wspólnej waluty euro.
potem to się nie mogło udać, bo profesorowie to... Nie nadają się do polityki. Nie nadają się, znaczy do zakładania partii politycznych, tak. Większych przynajmniej, ale zebrało się paru ludzi, którzy mieli świetne wyczucie nastrojów społecznych i którzy tę wściekłość, która się w Niemczech wytworzyła w części społeczeństwa, potrafili właśnie bardzo zręcznie dla siebie wykorzystać. I to było szczególnie poczucie, że państwo utraciło kontrolę nad sprawami, które będą miały wpływ na życie ludzi przez dziesięciolecia. Bo nawet to nie jest trochę tylko... taka akcja, przepraszam, że przerwę, takiej trochę ciepłej wody w kranie, w naszych polskich warunkach ona sobie leci, a nagle wyborcy powiedzieli, dobra, już nas ciepła woda nie interesuje. Większość Niemców tę politykę akceptuje nadal. Mhm. No tak, bo to wyniki... Tak, natomiast jednak jest spora grupa, która czuje się tym zaniepokojona i to nie tylko tym, że napłynęło tak wielu ludzi w tak krótkim czasie, ale tym, że nie wiadomo dokładnie, kto właściwie przyjechał. To znaczy, ci ludzie mają poczucie, że państwo utraciło kontrolę nad granicami i nad tym, co się dzieje w jego właśnie granicach. Znaczy ta akcja tego szerokiego uchylenia drzwi dla uchodźców, którą Merkel zrobiła i którą się przez długi czas chlubiła, zaszkodziła jej ostatecznie. Zaszkodziła i była wodą na młyn takiego czegoś jak AfD, prawda? Absolutnie, to znaczy i zbyt długo, moim zdaniem, zbyt długo obie partie trwały w tym takim dążeniu do harmonii, do harmonizowania, żeby wszystko przedstawić jako właśnie jako harmonijne zjawisko, takie uspokajać ludzi. Niepokój był i w tej chwili polityka niemiecka zmieni się na tyle przynajmniej, że będą ostrzej wyrażane poglądy, które dotychczas były spychane gdzieś na margines. To przy okazji, tylko powiem jedno, to przy okazji będzie miało też skutki uboczne, to znaczy, że na przykład dla sąsiadów Niemiec to może być niekiedy trudne, ponieważ w Bundestagu będzie słychać głosy takich, jakich nie było w tym Bundestagu. Trzeba będzie się nauczyć odróżniać to, co jest głośne, od tego, co jest ważne. Tak, do tej pory to była głównie ulica spotkania w Dreźnie co tydzień, prawda, AfD? Tak. A teraz deputowani tej partii będą mieli trybunę dla siebie w Bundestagu, będzie ich około 80 i będą, jak znam życie, bardzo korzystali z tej trybuny. Tak. Tak, i bardzo głośno. I to w dodatku, to nie chodzi tylko, i to warto też sobie powiedzieć, to nie chodzi tylko o sprawę uchodźców, to chodzi o w ogóle wizję Niemiec. Oni odrzucają w gruncie rzeczy Niemcy, jakie powstały po roku 1949, kraj zachodni, mocno zakotwiczony w NATO i w Unii Europejskiej. Oni nawiązują do tradycji nacjonalizmu. Oni są antyamerykańscy w dużej części, a w związku z tym też bardzo silnie prorosyjscy. To dla Polski jest mieszanka bardzo nieprzyjemna, ale nie ma co popadać w panikę, ponieważ to nie jest partia, która będzie dyktowała politykę niemiecką. Mimo to ona będzie na tę politykę wywierała presję, tak, wywierała myślę, że wpływ. Też będzie nabijała to punktów. Będzie niepokoiło wielu ludzi. W dodatku nie wiadomo, jak się zachowa SPD w roli opozycji, bo SPD będzie musiało się trochę na nowo wymyślić. Ja wolałbym, żeby SPD była w rządzie, dlatego że SPD w rządzie zachowuje się odpowiedzialnie, to jest poważna partia. Dzisiaj trochę w panice pod wpływem tych wyników tak fatalnych SPD będzie szukała dla siebie nowego profilu i no, to będzie też zjawisko, które będzie wytwarzało dodatkowy niepokój. Także w Niemczech harmonia została skutecznie zburzona na jakiś czas przynajmniej. SPD musi troszkę przyostrzyć, no bo zostanie niejaką partią z 20% teraz poparciem, być może za chwilę będzie z tego kilkanaście procent, więc muszą coś zrobić, muszą pokazać, halo, jesteśmy, no, co mogą zrobić? Niewiele mogą zrobić, dlatego że pani Merkel tak daleko przesunęła chadecję w kierunku socjaldemokracji, że tam, gdzie kiedyś była socjaldemokracja, dzisiaj jest chadecja.
A na lewo od SPD jest partia Die Linke, taka partia postkomunistyczna. Tam SPD nie bardzo może się przesunąć. Także to pole, które może SPD wypełnić, stało się niewielkie. Zresztą Merkel sprytnie też zawsze robiła pod tytułem opozycja o coś głośno woła, czego się domaga? Dajemy wam to. Znaczy, opozycja mówi, chcemy tam dojść, dojdziemy tam, tak. A za chwilę okazuje się, że pani Merkel już tam jest. Tak, pani Merkel jest tam okrop przed opozycją. Jak to, co się stało w Niemczech, może wpłynąć na to, jaka będzie rola teraz Angeli Merkel i Niemiec w Europie naszej, zjednoczonej? Czy to jest tak, że teraz Angela się będzie musiała zająć trochę własnym podwórkiem i odpuści Europę na czas jakiś? To długo może trwać takie przymierzanie się i moszczenie się w nowej sytuacji? Angela Merkel będzie miała, czy po pierwsze ona ma na temat Europy poglądy bardzo silne i ona ich nie zmieni. Po drugie, będzie miała w rządzie jedną partię, która jest wyraźnie proeuropejska, to są Zieloni, i drugą partię, która prawdopodobnie będzie też proeuropejska, to jest FDP. Mówię prawdopodobnie, ponieważ FDP jest partią, w której są zupełnie nowi ludzie i tak do końca nie wiadomo, co oni właściwie będą robić, ale tam jest parę osób, które wydaje mi się dają dużą szansę zachowania pewnej ciągłości. Także nie ma powodu, żeby się obawiać, że polityka niemiecka wygląda na jakiś nagły zwrot i zaskoczy wszystkich. Jest parę spraw ważnych również dla nas, o których dzisiaj trudno coś powiedzieć. Mianowicie na przykład mamy gdzieś tam w Europie ciągle wielką dyskusję o tym, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, gdzie będą, czy będzie wewnętrzna Unia, czy będzie jedna Unia. Którą prędkością pojedziemy, prawda? I tutaj oczywiście w tej dyskusji uczestniczy prezydent Macron. Angela Merkel hamowała jego zapędy. Mam nadzieję, że dalej tak będzie robiła. To może być teraz trochę trudniejsze w sytuacji, kiedy ona będzie musiała uzgadniać to stanowisko z tymi mniejszymi partnerami. Ale ja nie spodziewałbym się tutaj jakiejś gwałtownej zmiany. Niemcy mają interes w tym, żeby Unia Europejska była jedna, ponieważ w interesie Niemiec nie leży, żeby na ich wschodniej granicy było takie ostre pęknięcie. W interesie Niemiec leży, żeby Unia Europejska nie skurczyła się do paru zachodnich państw, również dlatego, że w takiej małej Unii rola Francji rośnie i Francja może wywierać większą presję na Niemcy niż w tej większej Unii. Niemcy są potężnym państwem, ale potrzebują do wszystkiego, co robią sojuszników. Problem jest w tym, że nie bardzo tych sojuszników widać, ponieważ te kraje, które do tej roli mogłyby aspirować, są dzisiaj osłabione, albo zajęte sobą, albo po prostu nie chcą w tym uczestniczyć jak Polska. Pojawiły się też takie głosy publicystów, że po wyborach, jeśli Merkel wygra, co raczej było oczywiste, to przestanie być pobłażliwa dla Polski w sprawie jej kłopotów z demokracją, tak jak to oceniają europejscy politycy, i że troszkę nam zacznie przykręcać ona sama śrubę. Do tej pory dość tonując swoje wypowiedzi i komentarze na temat naszego rynku politycznego. Ja nie wierzę w to, natomiast nie mogę wykluczyć, że takie głosy będą padały z szeregów partii Zielonych i FDP, ale pani Merkel w tej sprawie, moim zdaniem, niczego nie zmieni. I będzie dyplomatyczna. Ona ma świadomość tego, że Niemcy muszą zachować szczególną powściągliwość i że mówienie rzeczy ostrych daje być może poczucie, że się zrobiło coś dobrego dla siebie samego. Ale ją interesują bardziej efekty, a nie efekciarstwo. Ale powiedział pan ambasador o tym, że Angela Merkel jest powściągliwa. No ale jeśli z drugiej strony będzie miała mało powściągliwe domaganie się ze strony polskich władz, płaćcie reparacje, to ta jej powściągliwość się nie skończy. To jest w ogóle temat, za który też chciałem pana troszkę naciągnąć. Reparacje. Czy to jest moment, w którym powinniśmy się domagać? Czy mamy prawo się domagać tych pieniędzy od Niemców? Jak pan ambasador to widzi? W sensie moralnym oczywiście trudno takiego prawa odmówić. Natomiast jeżeli zważyć, że jesteśmy w roku 2017 i jeżeli zważyć, że
w świecie, w którym żyjemy, liczą się nie tylko racje takie moralne, abstrakcyjne, tylko liczą się realne racje, również polityczne, i nie da się polityki od moralności oddzielić, to żądanie dzisiaj nie ma szans powodzenia, również dlatego, że nikt go nie poprze w Europie, a nie poprze go nikt dlatego, że w Europie panuje świadomość, że jest tyle rachunków krzywd, które można sobie wystawić, że jeżeli zacznie się to dzisiaj robić, to się może wszystko fatalnie skończyć. Tego się po prostu wszyscy boją, że jeżeli się raz zacznie, to nie będzie można powiedzieć, że tu jest granica, już z innymi nie rozmawiamy. Wyczuwa pan ambasador taki klimat takiego trochę teraz straszenia Niemcem w Polsce? No mam takie, nie wiem, wręcz wrażenie, że być może za chwilę szkoły podstawowe będą prowadzone na czterech pancernych i psa jeszcze raz, gdzie był bardzo zły Niemiec odmalowany, no i dobry Rosjanin, to już inna sprawa. Ja się przyznaję, chociaż to może wstyd się przyznać, jeżeli czegoś nie rozumiem, powinienem wszystko rozumieć, ale przyznaję się, że ja tego nie rozumiem, bo nie rozumiem, po co zrażać najlepszego sojusznika. Wtedy, kiedy się tak wielu innych nie ma, a szczególnie tak wielu, albo żadnego właściwie, który ma tyle atutów, jak mają właśnie Niemcy. Między Polsko-Niemcami nie ma dzisiaj, moim zdaniem, w sprawach zasadniczych konfliktu interesów. W poszczególnych sprawach oczywiście są takie konflikty czy różnice interesów. Tak jest, to jest normalne między państwami. Natomiast tak w sensie takim zasadniczym Niemcy mają interes po prostu w tym, żeby Polska była krajem silnym, któremu się dobrze powodzi. I to jest interes również egoistyczny. Dlatego, że im więcej w Europie będzie państw słabych, tym więcej Niemcy będą musiały brać odpowiedzialności na siebie. A jeżeli będą ją brały, to tym bardziej będą ich sąsiedzi przypatrywać się im z pewnym niepokojem albo zawiścią i obawą, do czego Niemcy tę potęgę wykorzystają. Także Niemcy mają interes w tym, żeby odpowiedzialność za Europę rozłożyć również na innych, podzielić się tą odpowiedzialnością z innymi, a Polska do tej roli pasuje właściwie idealnie, gdyby chciała. Panie ambasadorze, kończymy powoli. Wiem, że to był dobry wybór. Dziękuję bardzo. Tak, ja jestem ubogacony. Widzowie Onet Rano na pewno też. Co jeszcze w tym tygodniu u pana ambasadora w planach? Jakie zagraniczne wypady? Czy też Polska przez chwilę? I Polska, ale właśnie wróciłem 2 dni temu z Nowego Jorku, gdzie było dużo ciekawych rozmów i Ameryka w ogóle działa tak energetyzująco. To jest taki kraj, który daje naprawdę potężną dawkę energii oraz spojrzenie na wiele spraw europejskich z trochę większego dystansu, a to się naprawdę czasami przydaje. Dobrze, bardzo dziękuję. Janusz Reiter był naszym gościem. Dziękuję.